Lesen wir einige Verse aus Lukas 24. Przeczytamy kilka wierszy z Ewangelii Łukasza, 24 rozdział. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział. Und zwar die Verse 15 bis 17. Wiersze od 15 do 17. Und dann die Verse 25 bis 35. A następnie od 25 do 35. 15 bis 17. Ja. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, 15 wiersz. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte, tak że go poznać nie mogli. I rzekł do nich, cóż to za rozmowy, idąc, prowadzicie z sobą? I przystanęli przygnębieni. 25 wiersz. A on rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. I przymusili go, aby został, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. I wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go, lecz on znikł sprzed ich oczu. I rzekli do siebie, czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? I wstawszy tejże godziny, powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych 11 i tych, którzy z nimi byli, mówiących, wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. A oni też opowiedzieli o tym, co zaszło w drodze i jak go poznali po łamaniu chleba. I jeszcze 36 wiersz. A gdy to mówili, on sam stanął wśród nich i rzekł im, pokój wam. Das waren einige wenige Verse aus einem ganz erstaunlichen Kapitel. Przeczytaliśmy kilka tylko wierszy z zadziwiającego rozdziału. Denn Lukas 24 unterscheidet sich von allen anderen Kapiteln, die wir in den Evangelien finden. Dlatego, że ten 24 rozdział Łukasza różni się od wszystkich pozostałych w tej Ewangelii. Denn Lukas 24 ist das Kapitel, in dem sämtliche Dinge geöffnet sind. Bo Łukasz 24 rozdział opisuje takie rzeczy, które w każdym zakresie są pootwierane. Wir haben ganz am Anfang ein geöffnetes Grab. I na samym początku znajdujemy w tej Ewangelii opisany otwarty grób. Wir sehen später, dass ihnen die Schriften geöffnet wurden. Widzimy również później, że tym uczniom zostały otworzone pisma. Das Verständnis wurde ihnen geöffnet. Następnie czytamy, że ich zrozumienie zostało otwarte. Und am Ende sehen wir sogar einen geöffneten Himmel. A na koniec nawet oglądamy otwarte niebo. Wenn der Jesus in der Nähe von Bethanien auffuhr zum Himmel. Gdzie Pan Jezus w pobliżu Betanii wstępuje do tego nieba. Das heißt, alles, was das tagtägliche Leben betrifft, steht hier offen vor uns. A więc wszystkie rzeczy, które należą do naszego codziennego życia, tutaj przed nami są otwarte. Das finden wir in keinem anderen Evangelium. W żadnej innej Ewangelii czegoś takiego nie znajdujemy. Auch in keinem anderen Kapitel im Lukas-Evangelium. Jak również w żadnym innym rozdziale Ewangelii Łukasza. Aber das ist hier das große Thema in Lukas 24. Ale to właśnie jest tym wielkim tematem Ewangelii Łukasza, 24 rozdział. In Lukas 24 finden wir zum letzten Mal einen Hinweis, was das Hauptthema dieses Evangeliums ist. I w tym 24 rozdziale znajdujemy ostatnią wskazówkę,
pokazującą, jaki jest główny temat tej Ewangelii. Denn der Mensch Jesus Christus, mianowicie człowiek Jezus Chrystus, der Mann ohne Sünde, mąż bez jakiegokolwiek grzechu, der Gemeinschaft haben möchte mit anderen Menschen, ten, który chce mieć społeczność również z innymi ludźmi, mit solchen, die die Familie Gottes bilden, ze wszystkimi tymi, którzy tworzą rodzinę Bożą. Und wir sehen das schon bei dem geöffneten Grab. My to oglądamy już na przykładzie tego otwartego grobu. Es ist nur ein kleiner Ausdruck, den man schnell überliest. Jest to tylko bardzo małe wyrażenie, które bardzo szybko przebiegamy oczami przy czytaniu. Aber der von immenser Wichtigkeit ist. Ale ono ma ogromną ważność. Und das ist Vers 4 von Lukas 24. A to jest mianowicie czwarty wiersz tego rozdziału 24. Denn dort lesen wir, dass zwei Männer bei dem Grab standen. Gdyż w tym wierszu czytamy o tym, że przy tym grobie stanęło dwóch mężów. Vielleicht denkt man, warum ist das so außergewöhnlich? Może ktoś pomyśli, i cóż tu takiego nadzwyczajnego? Nun, wir könnten uns die Parallelbegebenheit im Matthäus-Evangelium angucken. Możemy sobie również otworzyć te równoległe opisy, na przykład z Ewangelii Mateusza. Da lesen wir etwas von Engeln, die bei dem Grab standen. I tam czytamy o aniołach, którzy stanęli przy grobie. Um jetzt alles zu verwirren, könnte ich noch Markus 16 anführen. Um es noch schwieriger zu machen, könnte ich Markus 16 anführen. Entschuldigung. Aby jeszcze bardziej utrudnić tą sprawę rozpoznania, dlaczego to jest tak ważne, chciałbym jeszcze przytoczyć Ewangelię Marka, 16 rozdział. Denn dort waren es ein oder zwei Jünglinge, die bei dem Grab standen. Gdyż tam czytamy, że przy grobie stanęło dwóch młodzieńców. Das ist natürlich kein Widerspruch. Naturalnie nie ma tu w tych miejscach żadnej sprzeczności między sobą. Es ist völlig klar, dass es sich um Engel handelt. Jest to oczywiście dla wszystkich w pełni jasne, że chodzi tutaj o aniołów. Aber die dort unterschiedlich auftraten oder sich unterschiedlich zeigten. Ale którzy w różnorodny sposób wystąpili przed tymi, którzy do tego grobu podeszli. Dass es Engel sind, sahen die Frauen in Lukas 24 selbst. Tutaj to widzimy w Ewangelii Łukasza 24 rozdział, że to są aniołowie. In Vers 23. Mianowicie w 23 wierszu. Und sie sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagen, dass er lebe. Niewiasty powiedziały o tym, gdy przyszły, że miały widzenie aniołów powiadających, iż on żyje. Es waren also Engel, die in verschiedenen Erscheinungen auftraten. A więc byli to aniołowie, którzy w różnej postaci się ukazywali. Warum wird das so unterschiedlich berichtet? Dlaczego to w tak różnorodny sposób tutaj jest opisane? Guck, im Matthäus-Evangelium haben wir den verheißenen König. Spójrzcie na to tak, w Ewangelii Mateusza chodzi o tego obiecanego króla. Seine Geburt wird angekündigt durch Engel. Jego narodziny były ogłaszane przez aniołów. Durch Boten, die Ankunft dieses Königs ankündigen. Przez tych posłańców, którzy ogłaszali przyjście tego króla. Und da ist es doch verständlich, dass diese Boten am Ende wieder auftreten bei diesem geöffneten Grab. Jest to zrozumiałe, że ci sami posłańcy również też i wystąpili na koniec tej Ewangelii i stanęli przy otwartym grobie. Und ankündigen, dieser verheißene König lebt. I ogłaszali, że ten obiecany król, on żyje. Wie wird uns der Herr im Markus-Evangelium beschrieben? A jak ta sprawa jest nam opisywana w Ewangelii Marka? Als der vollkommene Diener. Jak jest Pan opisywany? Jako ten doskonały sługa. Macht es uns dann erstaunend, dass am Engel zwei, dass am Ende zwei Jünglinge, zwei Diener auftreten? Czy my musimy być zadziwieni, że na koniec tej Ewangelii czytamy zamiast o aniołach, to o dwóch młodzieńcach, czyli o dwóch sługach? Und damit hinweisen auf diesen vollkommenen Diener, der auferstanden ist und lebt. I tym samym wskazujący na to, że ten doskonały sługa zmartwychwstał. Und hier sind es zwei Männer. A tu czytamy w tej Ewangelii Łukasza o dwóch mężach.
die zeigen, dass dieser vollkommene Mensch ohne Sünde lebt. Którzy wskazują na to, że ten doskonały człowiek żyje. Der Tod konnte ihn nicht halten. I śmierć nie była w stanie go zatrzymać. Und es ist eine gewaltige Beschreibung der letzten Schritte seines Weges auf dieser Erde. I czytamy wspaniały opis ostatnich jego kroków tutaj na tej ziemi. Wir merken, welch eine Harmonie wir in den Evangelien finden. I możemy od razu zauważyć, jak wiele takich punktów zharmonizowanych we wszystkich czterech Ewangeliach znajdujemy. Aber dieser letzte Abschnitt zeigt uns noch etwas. Ale ten ostatni urywek jeszcze jedną rzecz nam pokazuje. Dass Gott mit dir und mit mir beschäftigt ist. Mianowicie to, że Bóg zajmuje się tobą i mną. Denn von der Auferstehung abgesehen beginnt dieses Kapitel sehr traurig. Bo gdy opuścimy ten opis zmartwychwstania, to w zasadzie ten rozdział rozpoczyna się w zasadzie bardzo smutno. Wir sehen nur niedergeschlagene Herzen. Oglądamy tutaj tylko te przygnębione serca. Aus völlig unterschiedlichen Gründen. I to okazuje się z całkowicie różnorodnych powodów. Die sich deswegen alle von dem Herrn entfernen und nach Hause gehen. I którzy z tego powodu wszyscy oddalają się od Pana i idą do domu. Doch am Ende von diesen ganzen Begebenheiten. Ale jednak na koniec tych wszystkich zdarzeń. Und darum war mir Vers 36 noch so wichtig. I dlatego przeczytaliśmy ten bardzo ważny 36 wiersz. Hat der Herr sie alle wieder eingesammelt. Widzimy, jak Pan ich wszystkich razem zgromadził. Und alle zurückgeführt nach Jerusalem. I wszystkich ich sprowadził z powrotem do Jerozolimy. In Gemeinschaft mit ihm. Aby byli w społeczności z nim. Und das sehen wir auch schon ganz am Anfang bei dem geöffneten Grab. I to też już mogliśmy oglądać całkiem na początku w przypadku tego otwartego grobu. Wenn auch nur zwischen den Zeilen. Ale to tylko jest tak zawarte pomiędzy linijkami. Aber es muss jedem völlig klar sein, dass der Herr nicht auferstehen konnte, weil der Stein weggewälzt war. Ale musi to być dla nas całkowicie jasne, że Pan musiałby zmartwychwstać, nawet gdyby ten kamień nie był odwalony. Sondern der Herr war schon auferstanden, bevor der Stein weggewälzt worden ist. Pan rzeczywiście zmartwychwstał, zanim ten kamień został odtoczony od otworu tego grobu. Warum musste der Stein weggewälzt werden? A więc dlaczego ten kamień musiał być odtoczony? Sag mal, wegen dir und wegen mir. Możemy powiedzieć z powodu ciebie i z powodu mnie. Wegen der Frauen hier bei dem Grab. Z powodu tych kobiet, które przyszły do grobu. Wegen der Jünger. Z powodu uczniów, którzy tam przyszli. Damit sie in dieses Grab und wir in dieses Grab hineinschauen können. Aby oni i abyśmy my mogli spojrzeć do wnętrza tego grobu. Dass wir tatsächlich sehen können, dass es leer ist. I abyśmy mogli rzeczywiście się przekonać, że ten grób jest pusty. Der Herr kannte ihre Herzen. Pan znał ich serca. Und so gibt er hier ihnen einen Beweis, dass das Grab leer ist. I on tym samym dał im dowód tego, że ten grób rzeczywiście jest pusty. Ein Beweis, dass er nicht mehr dort ist, sondern dass er auferstanden ist und lebt. Dowód na to, że on rzeczywiście tam nie przebywa, tylko że on zmartwychwstał i żyje. Es ist ein Kapitel der Gnade Gottes zu uns. Jest to rozdział łaski Bożej skierowanej do nas. Alles, was hier beschrieben wird, ist für uns. Wszystko to, co tutaj jest opisane, to jest dla nas. Die Frauen sind die erste Gruppe, die enttäuscht waren über das, was sie sahen. Te niewiasty są pierwszą grupą, które były tak wielce zawiedzione tym, co zobaczyły. Und sie gingen nach Hause. Odeszły z powrotem do domu. Auch wenn wir es hier nicht so direkt bei ihnen lesen. I nawet jeżeli tak nie czytamy w stosunku do nich tak bezpośrednio, aber die Frauen sind auch die erste Gruppe, zu deren Herzen der Herr sprach. To jednak możemy się domyślać, że te niewiasty są pierwszą grupą, do których Pan przemówił do ich serca. Und er tut es hier auf eine sehr erstaunliche Art und Weise, wie er ihre Herzen erreicht. I on uczynił to w sposób zadziwiający, ale tylko po to, aby osiągnąć ich serca. Er weist hin, oder die Engel weisen hin auf die Schriften.
I ci aniołowie wskazali niewiastom na pisma mówiące o tym. Und ruft ihn sozusagen zu, erinnert ihr euch nicht an das, was in den Schriften steht? I tym samym oni powiedzieli w domyśle, czy sobie nie przypominacie tego, co jest napisane w pismach? Das heißt, bringt sie zurück zu dem Boden des Wortes Gottes. I po prostu skierowali ich z powrotem na podłoże Słowa Bożego. Und dann erklärte ihnen sogar noch, was ihre Probleme gewesen sind und wo die Antwort liegt. I wyjaśniają im, jakie są podłoża ich problemu i jaka jest na to odpowiedź. Das ist Vers 7. I o tym mówi wiersz 7. Wo direkt auf die Worte des Herrn Jesus hingelenkt wird. W którym czytamy, że zostali bezpośrednio skierowani na słowa samego Pana Jezusa. Der Sohn des Menschen muss überliefert werden, muss gekreuzigt werden und muss am dritten Tag auferstehen. Gdy czytamy, że Syn Człowieczy musi być wydany i musi być ukrzyżowany i musi dnia trzeciego powstać. So wurden ihre Herzen erreicht. I tym samym to dotarło do ich serc. Sagt ihnen vorher, erinnert ihr euch nicht? I wcześniej czytamy takie słowo, czy sobie nie przypominacie? Und was ist ihre Antwort in Vers 8? Sie erinnerten sich. I jaka była odpowiedź ich serca? W wierszu 8 czytamy i wspomniały na jego słowa. Aber steht da nicht nur ganz allgemein, sie erinnerten sich. Ale nie tylko tutaj jest ogólnie powiedziane, że przypomniały sobie. Sondern sie erinnerten sich an seine Worte, an die Worte Christi. Nie, tu jest napisane, że przypomniały sobie na jego słowa, czyli słowa Chrystusa. Und so waren ihre Herzen erwärmt und belebt worden. I tym samym ich serca zostały rozgrzane i ożywione. Mehr berichtet uns hier der Heilige Geist nicht. Więcej tutaj Duch Święty nam już dalej nie opisuje w tym temacie. Aber wir sehen, es ist eine Möglichkeit, wie unsere Herzen belebt werden können. Ale w tym widzimy, że pokazana nam jest ta jedna z możliwości, w jaki sposób nasze serca mogą być ożywione. Dass wir uns erinnern an das Wort Gottes. Abyśmy sobie wspomnieli na Słowo Boże. Die nächste Person, um die es geht, ist Petrus. Następna osoba, o której tutaj jest opisane, to jest Piotr. Wir haben zunächst einmal die Jünger an sich, die das Wort hörten von diesen Frauen. Najpierw oglądamy innych uczniów, którzy słyszeli słowa opowiadane przez te kobiety. In Vers 11, da sprechen sie zu den Aposteln. W wierszu 11 czytamy o tym, że one właśnie przemówiły do apostołów. Wie schrecklich ist ihre Reaktion auf das, was sie hörten. Jakże przerażająca jest ich odpowiedź czy reakcja na to, co usłyszeli od tych niewiast. Hier wird uns jetzt der Herzenszustand von Gläubigen beschrieben. Tu jest przed nami opis stanu serca ludzi wierzących. Der Herzenszustand von solchen, die dem Herrn gefolgt sind. Stan serca takich osób, które przecież chodziły za Panem. Die all diese Worte mehrmals gehört haben, die wir eben gelesen haben. Którzy wielokrotnie te słowa słyszeli, które poprzednio czytaliśmy. Und doch erschienen ihnen diese Worte wie leeres Gerede. A jednak te słowa wydawały im się jako pusta mowa. U nas jest przetłumaczone jako baśnie. Im Griechischen steht so viel wie ein Märchen. Tak to się zgadza to tłumaczenie z greckim językiem jako bajki. Und sie glaubten nicht. I nie uwierzyli im. Wie der Herr die Herzen dieser Jünger aktiviert hat, wissen wir nicht. W jaki sposób Pan zaktywował serca uczniów, to tego nie wiemy. Es gibt manchmal persönliche Begegnungen, worüber Gott einfach schweigt. Czasami są takie osobiste spotkania ludzi z Panem, o których Bóg przemilczał. Aber wir haben das Ergebnis in Vers 36. Auch sie waren nachher in Jerusalem. Ale w wierszu 36 mamy wynik tego, bo czytaliśmy o tym, że oni wszyscy razem byli zgromadzeni ponownie w Jerozolimie. Der einzige, der überhaupt ein klein wenig Aktivität zeigt, ist Petrus.
Jedyna osoba, która tutaj jest pokazana, która wykazała się minimalną aktywnością, to jest Piotr. Er geht wenigstens noch zu diesem Grab. Przynajmniej on jest tu opisany jako ten, który pobiegł do tego grobu. Er blickt hinein. Spojrzał do środka. Er sieht, dass es leer ist. Zauważył, że grób jest pusty. Er sieht die Leinentücher dort liegen. Zauważył, że tam te wszystkie chusty po zmarłym leżały zwinięte. Er verwundert sich. Zadziwił się tym. Und er geht nach Hause. I odszedł do domu. Sagt Vers 10 ganz klar, er ging weg nach Hause. Wiersz 10 bardzo jasno to wyraża, że on poszedł do domu. Weißt du, die Frauen waren niedergeschlagen über das, was sie erlebt hatten. Wiecie co, te niewiasty były przygnębione z powodu tego, co one widziały. Vielleicht waren sie auch enttäuscht. Może były zawiedzione. Sie wollten ihren Herrn salben und er war nicht mehr da. Przecież one chciały namaścić swojego Pana, a nie było go już w grobie. Ein Petrus war nicht nur niedergeschlagen über das, was geschehen war. A Piotr nie był tutaj przygnębiony tym, co się stało. Zwischen Petrus und dem Herrn stand noch die Sünde, dass er ihn verleugnet hatte. Dlatego, że pomiędzy Piotrem a Panem znajdował się jeszcze ten grzech zaparcia się Piotra Pana. Und deswegen wird es ein persönliches Gespräch geben zwischen dem Herrn und Petrus. I to z tego powodu musiała nastąpić osobista rozmowa Piotra, Pana z Piotrem. Es wird mit einem Satz erwähnt. Która tutaj tylko w jednym krótkim zdaniu jest zmiankowana. An ganz anderer Stelle. Na całkowicie innym miejscu. Dass er Petrus erschienen ist. I to w krótkich słowach, że on się Piotrowi ukazał. Es muss zur gleichen Zeit geschehen sein wie das, was wir bei den Emmaus-Jüngern lesen. Musiało się to dziać w tym samym czasie, gdy czytamy ten opis dotyczący uczniów idących do Emmaus. Und es war wieder ein ganz persönliches Gespräch. A że to była całkowicie osobista rozmowa. Worüber Gott vollkommen schweigt. To widzimy po tym, że Bóg całkowicie przemilczał jej treść. Und es war ein persönliches Gespräch, denn die anderen 10 Jünger waren nicht dabei. I była to osobista rozmowa i pozostałych 10 uczniów nie było obecnych. Und dann haben wir hier die dritte Gruppe oder vierte, von der wir gelesen haben. I tu znajdujemy tą trzecią czy nawet czwartą grupę, o której żeśmy czytali. Es sind die Jünger, die sogenannten Emmaus-Jünger. I czytaliśmy o tych uczniach, którzy szli do Emmaus. Und ich will gar nicht spekulieren, wer es ist. Ja nie mam zamiaru tutaj spekulować, kto to mógł być. Denn Gott lässt es hier völlig offen. Dlatego, że Bóg nam tego nie przekazuje do wiadomości. Wir kennen einen Namen, das ist Kleopas. Znamy tylko jedno imię, to jest Kleofas. Ob die zweite Person seine Frau, sein Sohn, sein Vater ist, wir wissen es nicht. A druga osoba, kto to był, czy to był jego syn, czy jego żona, czy jego ojciec, tego nie wiemy. Wir wissen auch nicht, ob das der Kleopas ist, der noch einmal im Neuen Testament erwähnt ist. Nochmal. Ja, nochmal. Ob es der gleiche ist, der nochmal erwähnt wird. My nawet tego nie wiemy, czy jeszcze raz wymieniony w Nowym Testamencie człowiek o imieniu Kleofas to jest dokładnie ten sam człowiek, co tutaj jest zmiankowany w przypadku uczniów idących do Emmaus. Wenn es wichtig wäre, hätte Gott es uns gesagt. Gdyby ta sprawa była ważna, to z pewnością Bóg by nam to powiedział. Aber sie haben die gleichen niedergeschlagenen Herzen. Ale oni mieli dokładnie tak samo przygnębione serca. Und sie gehen ebenfalls nach Hause. I oni również też i odeszli do domu. Vers 13. O czym mówi 13 wiersz. Sie gingen in ein Dorf mit Namen Emmaus. Gdyż oni udawali się do pewnej wioski albo do miasteczka zwanego Emmaus. Es gibt noch eine Parallelstelle, wird das mit einem Satz erwähnt in Markus oder Lukas. Jest też i równoległe miejsce w Marka albo w Łukasza, und da heißt es, sie gehen auf ihr Feld. W którym napisane jest, że oni szli na swoje pole. Man sieht also, dass sie wirklich weggingen von Jerusalem, wo sie bleiben sollten. I z tego widzimy wyraźnie, że oni rzeczywiście odeszli z Jerozolimy, a przecież oni dostali od Pana polecenie, że mają w Jerozolimie czekać. Und auch diese Herzen müssen erreicht werden. Ale również i te serca musiały być osiągnięte przez Pana.
Aber hier reicht es scheinbar nicht, dass nur hingewiesen wird auf ein Wort Gottes. Ale wydaje się, że tu nie tylko jest przyczyną tego, że zostały im wskazane słowa Boże. Hier reicht es nicht, dass sie einfach nur erinnert werden mussten an das, was sie mal gehört hatten. Nie tylko, że tutaj nie jest wzmiankowane o Słowie Bożym, ale nawet i to, że im nie wystarczyło, żeby były wspomniane słowa Pana. Sondern hier muss der Herr selbst sehr viel Zeit aufwenden. Tu w tym przypadku Pan musiał poświęcić bardzo dużo czasu im. Ich denke, wir verstehen hier diese Botschaft. Wir verstehen hier die Botschaft. My z pewnością tutaj rozumiemy ten przekaz skierowany do nas. Wir haben völlig unterschiedliche Personen hier. Mamy całkowicie różniące się między sobą osoby, die aber alle irgendwie das gleiche Problem haben. Ale które wszystkie wykazują się podobnym problemem. Sie waren weg von der Gemeinschaft mit dem Herrn. One oddaliły się od społeczności z Panem. Und der Herr kennt alle ihre Herzen. A Pan znał przecież serca ich wszystkich. Und so weiß der Herr genau, wie er zu welchem Herz sprechen muss. I Pan dokładnie wiedział, do którego serca w jaki sposób przemówić. Noch einmal, bei den Frauen reichte es aus, dass sie durch Engel erinnert worden an das Wort. Jeszcze raz powtarzam, że w przypadku tych niewiast wystarczyło, żeby aniołowie im przypomnieli, co jest napisane w Słowie Bożym. Ja, manchmal reicht es aus, dass uns vielleicht ein Kalenderzettel wieder daran erinnert, welchen Weg wir gehen sollen. Czasami też i wystarczy jedna kartka z kalendarza, abyśmy sobie przypomnieli, jaką drogą w zasadzie mamy zdążać. Was bei den 10 Jüngern passierte, wissen wir nicht. Ale co działo się w przypadku tych 10 uczniów, to w ogóle nic nie wiemy. Bei Petrus musste ein ganz persönliches Gespräch her. A w przypadku Piotra musiała nastąpić bardzo osobista rozmowa. Und bei den Emmaus-Jüngern reichte es nicht nur, dass sie Worte hörten. A w przypadku tych uczniów z Emmaus nie wystarczyło, że oni słyszeli słowa. Sie mussten erinnert werden an den Tod des Herrn. Musiało im być przypomniane o śmierć Pana. Und es musste sehr viel Mühe aufgewendet werden, um ihre Herzen zu erreichen. I Pan musiał wiele się natrudzić, aby dotrzeć do ich serc. Das erste, was passiert ist, dass sie sich unterhielten und nach Emmaus gingen. Pierwszą rzecz, jaką się o nich dowiadujemy, to to, że oni, idąc do Emmaus, rozmawiali ze sobą. Und dass der Herr sich plötzlich selbst näherte. Iż później, że sam osobiście Pan ich pouczał. Aber was dann noch viel wichtiger ist, in Vers 15 sind die Worte am Ende und mit ihnen ging. A to, co jest tutaj bardzo ważne, to są słowa pod koniec 15 wiersza i szedł z nimi. Also man muss nicht meinen, dass der Herr nur zu den Herzen der Emmaus-Jünger gesprochen hatte. A więc nie tylko myślmy o tym, że Pan przemawiał do serc tych uczniów idących do Emmaus. Sondern er begleitete sie auf einen Großteil der Strecke. Ale on towarzyszył im w większości tej drogi. Gott hat dafür gesorgt, dass sie ihn zuerst nicht richtig erkennen konnten. Bóg o to się postarał, aby oni nie potrafili go od samego początku rozpoznać, kim on jest. Aber das ändert nichts daran, dass wir hier sehen können, dass der Herr sich sehr viel Zeit für sie nimmt. Ale to niczego nie zmienia, że Pan rzeczywiście musiał tutaj bardzo dużo czasu poświęcić, aby ich serca osiągnąć. Und so hatten sie auf diesem Weg ein einziges Thema. I na tej drodze oni zajmowali się tylko jednym jedynym tematem. Und das waren die Erlebnisse in Jerusalem. A mianowicie dotyczącym ich przeżyć w poprzednich dniach w Jerozolimie. Und der Herr hört sich das erstmal alles an. I Pan wszystkiego tego wysłuchał z ich ust. Nicht natürlich kannte er ihre Herzen und den Zustand ihrer Herzen. Ale naturalnie on znał stan ich serc. Aber er wollte einfach von ihnen hören, was in ihren Herzen gewesen ist. Ale on najpierw chciał wysłuchać wszystkiego tego, co im ciążyło na sercu. Und so ging er einfach mit und hörte zu. I po prostu szedł razem z nimi i przysłuchiwał się im. Und dann stellt er plötzlich eine Frage. I nagle stawia im pytanie. Was sind das für Reden? Cóż to za rozmowy prowadzicie? Und dann bleiben sie stehen. I wtedy oni przystanęli.
Irgendwie merkten sie, das kann man jetzt nicht mehr im Gehen besprechen. Oni to po prostu zauważyli, że tą poważną sprawę nie wypada omawiać w czasie, gdy się idzie. Und Kleopas stellt eine Gegenfrage. A Kleofas postawił tutaj pytanie. Bist du der Einzige, wie heißt es in Vers 18, der in Jerusalem weilte und nicht erfahren hat, was in ihr geschehen ist in diesen Tagen? Jak czytamy w 18 wierszu, czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Hier steht die Hauptperson der Ereignisse vor ihm. Tutaj te główne zdarzenia są teraz przed nim. Und sie fragen ihn, bist du der Einzige, der nicht weiß, was da passiert ist? I oni pytają go, czy ty jesteś jedynym, który nie wie, co się stało w Jerozolimie? Und der Herr beantwortet diese Frage weder mit ja noch mit nein. I Pan nie dał na to pytanie odpowiedzi, ani nie powiedział tak, ani nie powiedział nie. Sondern er will weiter hören, was in ihren Herzen los ist. Ale tak jak my to dalej tutaj słyszymy, objawiło się to, co było w ich sercach. Und er stellt deswegen eine Gegenfrage wieder. I Pan stawia tutaj kolejne pytanie. Was denn? Cóż tam się działo? Und jetzt können Sie nicht mit ja oder nein antworten. I na takie pytanie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć tylko tak albo nie. Jetzt müssen Sie schon klar sagen, was hier los ist. Teraz oni byli zmuszeni do tego, aby jasno się wyrazić, co tam rzeczywiście się działo. Und dann benutzen Sie den entscheidenden Namen Jesus. I wtedy oni użyli tego decydującego imienia Jezus. In Vers 19. W 19. wierszu. Der ein Prophet gewesen ist. Który był prorokiem. Der gleichzeitig der Nazarener war. Który jednocześnie był Nazarejczykiem. Aber, und das ist das herrliche Zeugnis, was sie ihm geben. I tu widzimy, jak wspaniałe świadectwo oni składają o nim. Er war mächtig in Werk und Wort vor Gott. On był mężem mocarnym w czynie i słowie przed Bogiem. Und erst danach heißt es und auch vor den Menschen. I dopiero na końcu jest dodane i wszystkim ludem. Aber zunächst heißt es im Angesicht Gottes, das heißt der Ausdruck vor Gott. A tutaj najpierw oni wymienili to, że przed obliczem Bożym, tak te słowa to określają, przed Bogiem. Ist das nicht ein herrliches Zeugnis? Czyż nie jest to wspaniałe świadectwo? Trotz aller Niedergeschlagenheit können Sie sprechen von Jesus, dem Verworfenen. Pomimo całego przygnębienia oni potrafili mówić o Jezusie jako o tym, który został odrzucony. Und gleichzeitig von dem Christus, auch wenn er hier so nicht genannt wird, aber der mächtig war vor Gott. A jednocześnie od razu o tym Chrystusie, nawet jeżeli to imię nie zostało wymienione, który był mocarnym mężem w czynie i słowie przed Bogiem. Und wie er gekreuzigt worden ist. I jak on został ukrzyżowany. Zum Tod überliefert. I wydany na śmierć. Damit enden sie. I tym samym zakończyli opowieść. Es ist ihre Hoffnungslosigkeit. I w tym widzimy ich stan beznadziejności. Derjenige, der im Endeffekt, wo sie ihre Hoffnung drauf stützten, was Vers 21 sagt. Ten, na którym oni pokładali całą swoją nadzieję, o czym mówi 21 wiersz, ist gekreuzigt und tot. Został ukrzyżowany i nie żyje. Nicht wahr, das beschreibt hier ihr Herz. Te słowa opisują stan ich serca. Sie hatten es nicht verstanden, was die Auferstehung betrifft. Oni tego nie zrozumieli, co Pan mówił na temat zmartwychwstania. Sie sprechen ja sogar in Vers 21 nachher von dem dritten Tag. Oni tutaj nawet mówią w wierszu 21 o tym trzecim dniu. Man könnte die Frage stellen, Mensch, merkt ihr denn nichts? Można by było nawet postawić pytanie, no to jak to ludzie, wy tego nie rozumiecie, mówicie o trzecim dniu? Also das heißt, sie reden, dass heute dieser dritte Tag ist. A oni tu mówią, a dzisiaj jest już trzeci dzień, jak to się stało. Das heißt, er eigentlich sogar bei all dem bringt er nun diesen dritten Tag. Also ein ganz besonderer dritter Tag. Oni tu to zauważyli, że to jest ten szczególnego rodzaju trzeci dzień. Sie merkten nichts. A pomimo tego nie wyciągnęli wniosków, niczego nie zauważyli.
Und das, wo sie dann noch berichten, dass die Frauen kamen und sagten, der Leib ist nicht dort. I nawet jeszcze dodali do tego, że niewiasty były tam przy grobie i stwierdziły, że nie ma tam tego ciała. Die dann noch sagten, dass sie diese Botschaft der Engel hatten, das erlebt. I jeszcze dodają, że one miały widzenie anielskie, którzy mówili, że on żyje. Sie hatten es nicht verstanden. I dalej jeszcze tego nie rozumieli. Hier reicht nicht ein Erinnern an das Wort Gottes. Tu w ich przypadku nie wystarczyło tylko przypomnienie na Słowo Boże. Was hätte es jetzt geholfen, wenn der Herr ihnen gesagt hätte, erinnert ihr euch nicht an das, was da mal stand? Cóż by to pomogło, gdyby Pan im powiedział w takich słowach, czy nie przypominacie sobie, co w Pismach jest napisane? Hier müssen die Herzen ganz anders erreicht werden. Tu widzimy, że ich serca musiał Pan do ich serc dotrzeć w całkowicie inny sposób. Dann sagt er, warum habt ihr denn so träge Herzen, nicht an all das zu glauben, was im Alten Testament steht? I tu jest napisane między wierszami, co macie takie ociężałe serca, aby nie uwierzyć w to, co w Starym Testamencie jest napisane. Und dann kommt ein wunderschöner Vers in Vers 27. I następuje tutaj taki 27. wiersz, cudowny wiersz. Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte ihnen in allen Schriften das, was ihn selbst betraf. I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. In Vers 24 im zweiten Teil heißt es etwas anders. A w wierszu 24 w drugiej części jest napisane trochę inaczej. Alles muss erfüllt werden, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Mose, in den Propheten und den Psalmen. Vers 44. Bitte? 44. 44. wiersz, przepraszam. In der Mitte. Bitte? In der Mitte von Vers 44. W środku tego wiersza, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. Warum werden die Psalmen nicht in Vers 27 erwähnt? Dlaczego nie są wspomniane psalmy w wierszu 27? Weil in Vers 27 eine andere Betonung gesetzt wird als in Vers 44. Dlatego, że w wierszu 27 położony jest nacisk na coś innego niż w wierszu 44. Es wird zuerst in beiden Stellen hingewiesen auf Mose. Najpierw w obydwóch miejscach jest wspomniane o Mojżeszu. Warum wird besonders Mose hier genannt? Dlaczego w szczególny sposób tutaj jest dwukrotnie wspomniany Mojżesz? Nun, Mose ist der Geber des Gesetzes. Dlatego, że Mojżesz jest dawcą zakonu dla ludu. Und der Herr ist derjenige, der das Gesetz vollkommen erfüllt hat. A Pan jest przecież tym, który ten zakon w doskonały sposób wypełnił. Das heißt, der erste Hinweis ist auf den, der das Gesetz Gottes vollkommen gehalten hat, der vollkommen ohne Sünde war. A to oznacza, że pierwsza wskazówka dotyczy właśnie tego, który w doskonały sposób wypełnił ten zakon, dlatego że on doskonale był bezgrzeszny. Und gleichzeitig ist Mose auch ein Prophet. A jednocześnie też i Mojżesz był prorokiem. Die erste Prophezeiung über Jesus Christus direkt ausgesprochen haben wir schon in 1. Mose 3. Ale pierwsze proroctwo, które o Chrystusie było wypowiedziane w księgach mojżeszowych, to jest zawarte już w pierwszej mojżeszowej w trzecim rozdziale. Die direkt Hinweis auf das Kreuz, które to miejsce bezpośrednio wskazuje na krzyż. Vers 15. Wiersz 15, pierwsza mojżeszowa, trzeci rozdział. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, das ist der Schlange, und der Frau, und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er, Christus, wird dir den Kopf zermalmen und du, die Schlange, wirst ihm die Ferse zermalmen. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą, czyli wężem, a kobietą, między twoim potomstwem, a jej potomstwem. Ono zdepcze, czyli Chrystus, ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę, albo zetrzesz mu piętę. Aber sagt er, solche Prophezeiungen haben wir nicht nur in Mose. Ale tego rodzaju proroctwa nie tylko znajdujemy w księgach mojżeszowych, sondern in allen prophetischen Schriften.
ale we wszystkich pismach proroczych Starego Testamentu, sie zeugen von Christus, które świadczą o Chrystusie, von seinen Leiden, mówią o Jego cierpieniu, von seiner Auferstehung, wskazują na Jego zmartwychwstanie. Und so hatte ihnen in all diesen Schriften das erklärt, was ihn betraf. I Pan im wszystko wyjaśniał z tych pism, co dotyczyło Jego osoby. Warum erwähnt er in Vers 44 noch die Psalmen? A dlaczego tutaj w 44. wierszu jeszcze wzmiankowane są psalmy? Weil uns die Psalmen eine Eigenschaft des Herrn Jesus zeigen, die wir nicht im Neuen Testament haben. Dlatego, że psalmy pokazują nam na takie przymioty Pana Jezusa, które nie są wzmiankowane w Nowym Testamencie. Denn wir finden im Neuen Testament nichts über die Gefühle unseres Herrn. Dlatego, że w Nowym Testamencie nie mamy żadnej wskazówki na uczucia Pana. Aber die Psalmen sind gefüllt davon. Ale psalmy, przeciwnie do Nowego Testamentu, są wypełnione tymi uczuciami Pana. Die Psalmen beschreiben uns nicht nur, dass der Herr gelitten hat. Te psalmy nie tylko nam opisują, że Pan rzeczywiście cierpiać miał, sondern sie beschreiben, was er empfunden hat, als er litt. Ale one opisują nam również jego odczucia, gdy cierpiał. Das musste in Vers 27 nicht besonders erklärt werden. To w wierszu 27 nie musiało być w szczególny sposób wyjaśniane. Denn sie sahen ja nur noch den leidenden Christus vor sich. Dlatego, że oni widzieli tego cierpiącego Chrystusa przed sobą. Aber in Vers 44 diese Botschaft, die für uns alle ist. Ale w wierszu 44 widzimy poselstwo skierowane do nas wszystkich. Da haben wir zum einen die typische Dreiteilung des Alten Testamentes. A poza tym w tym wierszu widzimy typowy podział Starego Testamentu. Das heißt das Gesetz Mose. Mianowicie podzielony Stary Testament jest na Zakon Mojżeszowy. Die prophetischen Schriften. I wszystkie pisma prorocze. Und die poetischen Bücher. I wszystkie księgi poetyckie. Wovon die Psalmen die größte Gruppe sind. Z których to psalmy stanowią największą część. Das heißt, wir haben den Erfüller des Gesetzes. A więc widzimy tu tego, który wypełnił zakon. Wir haben den, auf den alle Prophezeiungen hinweisen, der gelitten und verherrlicht ist. Mamy też i przed sobą tego, na którego wskazywały wszystkie prorocze pisma, który cierpiał i który zmarł. Und wir haben den, der wirklich empfunden hat, was Leiden sind. I mamy przed sobą tego, który rzeczywiście do głębi to wszystko odczuwał, co to oznacza być w tych cierpieniach. Und dann sind sie nach Vers 27 erst einmal weitergegangen. I dopiero od począwszy od 27 wiersza ruszyli dalej w drogę. Das heißt, dieses Erklären von dem, was ihn betraf, geschah auf dem weiteren Weg. Nicht. Doch das, die Erklärung, das, was ihn betraf, geschah beim Gehen. Czyli wyjaśnienie wszystkiego tego, co jego dotyczyło, odbywało się już w czasie ich drogi, gdy szli. Und mittlerweile war es schon Abend geworden. I z całą pewnością już nastał wieczór. Und dann kamen sie endlich an ihrem Haus an. I w końcu dotarli do swojego domu. Und dann wollte der Herr weitergehen in Vers 28. I czytamy w wierszu 28, że Pan okazywał, jakoby miał iść dalej. Er wollte sich ihnen nicht aufzwängen. On nie chciał im po prostu się wpraszać. Ja, der Herr zwängt sich auch nicht dir und mir auf für irgendetwas. Ale również też i Pan nigdy nie wprasza się do ciebie i do mnie, do naszych serc. Sondern er möchte eingeladen werden. Nie, Pan chce, abyśmy go zaprosili. Von Herzen, die freiwillig Gemeinschaft mit ihm haben möchten. I on chce, aby były to serca, które w dobrowolny sposób chcą mieć z nim społeczność. Und dann sagen sie, bleibe bei uns, denn es ist Abend und der Tag hat sich schon geneigt. I oni powiedzieli, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Und dann kommen zwei ganz erstaunliche Verse, Vers 29b und Vers 30. I teraz mamy przed sobą bardzo zadziwiające wiersze, 29 pod koniec i 30. Das eine ist die Begründung, warum er hineinging in ihr Haus. Jeden z tych wierszy jest uzasadnieniem tego, dlaczego on razem z nimi wszedł do tego domu.
Das heißt auch gar nicht dort, dass er in ihr Haus ging. W ogóle nie jest nawet napisane, że on wszedł do ich domu. Sondern das heißt, er ging hinein. Nie, jest napisane, że on wstąpił, wszedł do środka. Aber dann heißt es auch nicht, um die Nacht dort zu übernachten. Ale też nie jest dopisane, aby noc tam przenocować. Sondern ganz allgemein, um bei ihnen zu bleiben. Nie, tylko ogólnie, aby zostać z nimi. Das heißt, sie laden ihn ein für eine Nacht. To oznacza, że oni zapraszali go, aby on został z nimi przez całą noc. Aber er möchte für immer bei ihnen bleiben. A przecież on chciał z nimi pozostać na zawsze. Wir merken, wie das hier schon ein klein wenig plötzlich wechselt. I na pewno zauważamy, że to tutaj troszeczkę się teraz zmienia. Von dieser, ich sag mal, Einladung für eine kurze Zeit. Z tego zaproszenia na krótki czas tej nocy. Zeigt der Herr, dass er bis an ihr Ende bei ihnen, Lebensende bei ihnen bleiben möchte. Pan pokazał im, że on aż do końca ich życia chce razem z nimi zostać. Und so möchte auch der Herr nicht mal für einen Tag in unser Herz, wenn wir ihn vielleicht mal brauchen. I tak też i Pan nie chce być tylko w jednym dniu w naszym sercu, w takim dniu, w którym może bardzo go potrzebujemy. Sondern er möchte bis an unser Lebensende den einzigen Platz in unserem Herzen haben. Ale on pragnie zająć to miejsce w naszym sercu, to jedyne jemu przeznaczone. Und das zweite erstaunliche ist in Vers 30, dass alles auf den Kopf gestellt wird. I nagle tutaj w wierszu 30 widzimy, że wszystko zostało postawione na głowie. Guck mal, sie haben ihn eingeladen. Patrzcie, przecież to oni go zaprosili. Aber was sagt Vers 30? A co tutaj opisuje wiersz 30? Als sie mit ihm zu Tische liegen. I gdy razem ułożyli się, jak tam w Oriencie, leżąco przy stole. Nein, es ist er, er, er und er. Tu jest napisane ciągle on, on, on. Er lag mit ihnen zu Tische. On ułożył się z nimi przy stole. Er nahm das Brot. On wziął chleb. Er hatte es gebrochen, damit sie es essen konnten. On rozłamał ten chleb, aby mogli jeść. Und er reichte es ihnen. I on podał im. Ja, wer war denn der Gastgeber? W końcu to kto tutaj był gospodarzem tego domu? Ja, die Gastgeber waren doch eigentlich sie. Przecież gospodarzami tego domu w zasadzie to byli ci uczniowie. Aber der Herr wird doch nicht eingeladen, um nur Gast zu sein. Ale Pan nie chce być tylko zapraszany po to, aby być gościem. Wenn du den Herrn so in dein Herz einlädst, bo jeżeli ty w taki sposób tylko wpuścisz Pana na chwilę do swojego serca, dann wird aus dem Gast plötzlich der Gastgeber. Jeżeli ty wpuścisz Pana do swojego serca, to z tego gościa nagle zrobi się ten, który jest gospodarzem. Dann wird der, der eingeladen ist, nimmt plötzlich alles in seine Hände. I nagle wtedy zauważymy, że ten, którego zapraszamy, wszystko teraz bierze w swoje ręce. Und dann ist er der Handelnde. I wtedy się okazuje, że on jest tym, który działa. Nicht wahr, dann bestimmst nicht mehr du über dein Leben. I wtedy się okazuje, że to już nie ty decydujesz o swoim życiu. Sondern ist er derjenige, der über dein Leben bestimmt. Tylko wtedy on jest tym, który będzie decydował o twoim życiu. Dann ist er derjenige, der dich führt und leitet. Wtedy on będzie tym, który ciebie w tym życiu będzie prowadził i kierował tobą. Das ist ja schon eine erstaunliche Formulierung in Vers 30, wie diese Gemeinschaft beschrieben wird. Jest to zadziwiające sformułowanie tego wiersza 30, w jaki sposób tutaj została ukształtowana społeczność. Nicht wahr, es geht plötzlich alles von ihm aus. Nagle przecież wszystko od niego zaczęło pochodzić. Es war ihr Brot. To przecież był ich chleb. Aber er benutzte es und reichte es ihnen. Ale on ten chleb bierze i im podaje. Es ist ein ganz wichtiges Prinzip, dass alles, was wir haben und was wir ihm bringen, kommt vorher von ihm. Bo to jest bardzo ważna zasada, że wszystko, co my posiadamy, to najpierw przyszło od niego. Myślę, że to miejsce znajdę, a ono jest zawarte w Księgach Kronik.
Nein, da heißt es, von deiner Hand kommt alles und von deiner Hand haben wir dir gegeben. Aber ich weiß nicht, wo es steht. Erste ist es, okay. Das Ende von 1. Chroniker. Pod koniec pierwszej księgi Kronik. Kapitel 29. 29 rozdział. A ja, Vers 14, danke. 14. Wiersz, dziękuję. Denn wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir vermögen, auf solche Weise freigebig zu sein? Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Pierwsza Księga Kronik, 29 rozdział, 14 wiersz. Lecz czymże ja jestem i czymże jest mój lud, że możemy ochotnie składać Tobie dary? Wszak od Ciebie pochodzi to wszystko i daliśmy tylko to, co z Twojej ręki mamy. Genau das sehen wir ein klein wenig hier. Dokładnie to w mniejszym wymiarze tutaj oglądamy. Es war ihr Brot. Przecież to był ich chleb. Aber der Herr hat es ihnen gegeben. Ale Pan im go dał. Und der Herr bricht es sogar, dass sie es benutzen und essen können. Ale Pan też był tym, który ten chleb przełamał i podał im, aby mogli z niego spożyć. Und dann erkennen sie ihn plötzlich. I nagle czytamy, że go rozpoznali. Vers 31, ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn und er wurde ihnen unsichtbar. 31 wiersz. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go, lecz on znikł sprzed ich oczu. Das heißt, ihre Augen wurden von Gott aufgetan, nachdem sie seine Hände gesehen hatten. To znaczy, że ich oczy zostały przez Boga otworzone i oni mogli zobaczyć te ręce, które podawały im ten chleb. Denn alles, was hier geschieht, geschieht mit seinen Händen. Dlatego, że wszystko, co tutaj się dzieje, to było wykonywane jego dłońmi. Er nimmt das Brot mit seinen Händen. On wziął ten chleb swoimi dłońmi. Er bricht das Brot mit seinen Händen. On ten chleb przełamał swoimi dłońmi. Er reicht es ihnen mit seinen Händen. I on podał im swoimi dłońmi. Was sehen Sie? I co oni wtedy zobaczyli? Sie sehen die Wundmale in seinen Händen. Nagle zobaczyli te rany na jego dłoniach. Und eröffnet Gott ihnen ihre Augen. I wtedy Bóg otworzył im ich oczy. Und stellt ihnen bildhaft gesprochen den leidenden Christus vor Augen. I tak obrazowo mówiąc, przedstawił ich oczom tego cierpiącego Chrystusa. Und das war hier der entscheidende Punkt, dass ihre Herzen wieder belebt worden sind. I to było tym decydującym punktem, aby ich serca były na nowo ożywione. Siehst du, wir haben alle unterschiedliche Herzen. Wiesz co, my wszyscy przecież mamy tak różnorodne serca. Wir haben alle völlig unterschiedliche Lebensgeschichten. I każdy z nas ma różniącą się od drugiego historię życia. Wir haben völlig unterschiedliche Dinge, die uns niederdrücken. I mamy również też różnorodne rzeczy, które każdego z nas przytłaczają. Völlig unterschiedliche Umstände, die uns täglich belasten. I całkowicie różne okoliczności życiowe, które codziennie nas obciążają. Das, was gleich ist, ist der Herr. Ale to, co jest takie same, to jest ten Pan. Und das, was gleich ist, ist, dass der Herr mit jedem so handelt, dass es für seinen Segen ist. I to, co jest takie same, to jest takie same działanie Pana z każdym z nas osobna. Aber der handelt nicht mit jedem gleich. Ale Pan nigdy nie postępuje z każdym z nas tak samo. Aber er kommt zu seinem Ziel. On w swoim postępowaniu zawsze dochodzi do swojego celu. Wenn wir ihm unsere Herzen zur Verfügung stellen. Ale tylko wtedy, gdy my mamy, gdy oddamy nasze serca jemu do dyspozycji. See, da haben wir es sogar einmal wörtlich, dass ihre Augen ihnen aufgetan worden sind. I tu dosłownie mamy napisane, ich oczy zostały otworzone. Und das zweite ist eben dann im Vers 32, dass ihnen die Schriften geöffnet wurden. I potem w wierszu 32 dodane jest, że te pisma im się otworzyły. Nun, der Herr wurde ihnen unsichtbar, er verschwand vor ihnen. Ale Pan zniknął sprzed ich oczu. Das muss uns nicht erstaunen, er hat den Auferstehungsleib. To musiało go musiało ich na pewno zadziwić, ale Pan miał już na sobie to ciało zmartwychwstałe.
Er war nicht an Wände, Türen oder irgendwelche Örtlichkeiten gebunden. On nie był już związany z prawami ścian, drzwi albo jakiegoś miejsca pobytu. Aber was dann so wichtig ist, Vers 32. Ale to, co tu jest tak bardzo ważne w tym 32. wierszu, dass das Herz mit den Schriften in Verbindung gebracht wird. Że ich serca zostały połączone z tymi pismami. Lukas 24 ist, glaube ich, das letzte Mal in der Bibel, wo Herz und Schrift, also Wort Gottes, miteinander verbunden werden. Wydaje mi się, że to miejsce z Łukasza 24 rozdział jest ostatnim miejscem w całym Piśmie Świętym, w którym serce jest tak wyraźnie połączone z Pismem, czyli Słowem Bożym. Will euch noch kurz die erste Stelle zeigen, dann einige Worte zu den letzten Versen sagen. Krótko chciałbym jeszcze pokazać, jakie inne wiersze co do tego wiersza mówią. Die erste Stelle ist bei einer der Plagen in 2. Mose 9. Pierwsze miejsce chciałbym przeczytać z drugiej Mojżeszowej, z 9 rozdziału, gdy opisywane są plagi w Egipcie. Das ist eine ganz markante Stelle für dein und für mein Leben. Jest to bardzo znamienne miejsce dla twojego i dla mojego życia. Da werden uns nämlich zwei Gruppen von gleichen Menschen vorgestellt. Mianowicie dlatego, że tutaj od razu są przedstawione dwie grupy różnych ludzi. Die das gleiche Wort hören. Ludzi, którzy słyszą dokładnie to samo słowo. Die das gleiche Verständnis haben. Którzy mają dokładnie takie same zrozumienie. Die gleich intelligent sind. Którzy dokładnie tak samo są inteligentni. Aber die sich doch unterscheiden. A jednak się różnią między sobą. Und zwar nur durch einen einzigen Punkt. I mianowicie tylko w jednym jedynym punkcie. Durch ihr Herz. Przez serce. Und das sind die Knechte, des Pharaos. Mianowicie mowa tutaj jest o tych sługach Faraona. 2. Mose 9, Vers 20. Druga Mojżeszowa, 9 rozdział, 20 wiersz. Wer unter den Knechten des Pharaos das Wort des Herrn fürchtete, der ließ seine Knechte und sein Vieh in die Häuser fliehen. To też każdy spośród sług Faraona, kto bał się słowa pańskiego, chronił śpiesznie sługi swoje i bydło swoje w domu. Nicht wahr? Gott hatte einen extrem schweren Hagel angekündigt, wie es ihn noch nie vorher gab. Bóg im zapowiedział, że nastanie ekstremalnie ciężka plaga poprzez ogromny grad, jakiego nigdy wcześniej na ziemi nie było. Und er würde alle die, die draußen sind, töten oder verletzen. I wszyscy, którzy pozostaną na zewnątrz, mieli być pozabijani albo przynajmniej poranieni. Vers 21. Wiersz 21. Wer aber das Wort des Herrn nicht zu Herzen nahm, der ließ seine Knechte und sein Vieh auf dem Feld. A kto nie wziął słowa pańskiego do serca, ten pozostawił sługi swoje i bydło swoje na polu. Das heißt hier nicht, wer das Wort Gottes nicht hörte oder verstand. Tu nie jest napisane, że ten, który nie słyszał słowa Bożego, ja, albo ten, który nie zrozumiał słowa Bożego. Sie haben es alle gleich gehört. Nie, wszyscy w Egipcie to samo słyszeli. Und sie haben es alle gleich gut verstanden. I dokładnie tak samo dobrze to słowo zrozumieli. Aber die eine Gruppe nahm es zu Herzen. Ale jedna grupa tych ludzi w Egipcie wzięła sobie to do serca. Und die andere nahm es sich nicht zu Herzen. A inni nie wzięli sobie tego do serca. Die eine Gruppe tat, was im Wort, was das Wort Gottes sagte. Jedna grupa uczyniła to, co Słowo Boże ogłosiło im. Die zweite Gruppe tat es nicht. A druga grupa tego nie uczyniła. Weißt du, es ist eine Sache, das Wort Gottes zu lesen und zu hören. Wiesz co? To jest jedna rzecz, aby czytać albo słyszeć Słowo Boże. Es ist eine zweite Sache, dass du es mit deinem Herzen liest. Ale drugą rzeczą jest to, abyś ty przeczytał to słowo twoim sercem. Das ist ein Teil deines Herzens wird. Aby to słowo stało się cząstką twojego serca. Wir haben einige Stelle, einige Stellen, die Herz und Wort verbinden. Mamy kilka różnych miejsc w całym Piśmie Świętym, które tak dobitnie łączą serce i Słowo Boże. Aber ich glaube, das hier ist die letzte. Brannte nicht unser Herz auf dem Weg, als er uns die Schriften öffnete?
Ale wydaje mi się, że to słowo w 32 wierszu 24 rozdziału Łukasza jest ostatnim z całego Pisma Świętego, które mówi: czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? Also wenn Herz und Wort so miteinander verbunden werden, a więc jeżeli serce i Słowo Boże będą tak ściśle ze sobą połączone, dann hat das praktische Folgen für dein Leben. To będzie to wtedy dopiero miało praktyczne następstwa dla twojego życia. Dann wirst du das tun, was Gott möchte. Wtedy dopiero będziesz czynił to, co Bóg sobie życzy od ciebie. Das zeigt dir 2. Mose 9. To dokładnie pokazuje druga księga Mojżeszowa, 9 rozdział. Wenn diese Verbindung nicht stattfindet, dann tust du nicht, was Gott möchte. A jeżeli tego rodzaju powiązanie serca i Słowa Bożego nie nastąpi, to nie będziesz czynił to, co Bóg sobie życzy w swoim słowie. Bis Vers 31 waren diese Worte nicht mit ihrem Herzen verbunden. Aż do 31 wiersza ich serca nie były powiązane ze Słowem Bożym. Und sie waren die ganze Zeit auf dem Weg weg von Gott. Cały czas byli daleko w drodze od Boga. Und dann werden plötzlich die Herzen mit dem Wort verbunden. I nagle ich serca zostały powiązane ze Słowem Bożym. Und dann ließen die alles stehen und liegen. Wtedy oni, okazuje się, wszystko rzucili. Und taten das, was Gott wollte. I uczynili to, co Bóg sobie od nich życzył. Mittlerweile war es Mitternacht und stockefinster. A w międzyczasie na pewno już nastała północ i gęsta ciemność. Und kein vernünftiger Mensch reist nachts diese Zeit hier nach Jerusalem 11 Kilometer. I żaden rozsądny człowiek o północy nie wyrusza w drogę 11-kilometrową, aby dotrzeć do Jerozolimy. Meinst du, dieser Zeit meine ich hier 2000 Jahre vor uns? Zawsze pamiętajmy o tym, że to, co tu czytamy, to jest historia sprzed 2000 lat. Keine Straßenlampe, keine Taschenlampe, nichts. Nie mieli ani oświetlenia ulicznego, ani latarki ze sobą, niczego. Niemand würde reisen. Nikt w takim czasie by nie podróżował. Aber hier wurden sie gedrängt, das zu tun, was Gott wollte. Ale oni czuli się wewnętrznie przymuszeni do tego, aby wykonać natychmiast to, co Bóg od nich sobie życzył. Und Gott wollte, dass sie dort in Jerusalem sind. A Bóg im poprzednio już to przekazał, że życzy sobie, aby oni byli w Jerozolimie. Und sie standen zu derselben Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. I wstawszy tejże godziny, powrócili do Jerozolimy. Das war durch das Drängen des Wortes Gottes. To działo się dlatego, że ich Słowo Boże przymuszało do tego. Da sahen sie nicht mehr auf die Gefahren auf dem Weg. W ogóle nie zwracali uwagi na jakiekolwiek niebezpieczeństwa na drodze. Sie sahen nicht mehr die Schwierigkeiten, die da waren, nachts zu gehen. Nie patrzyli na jakiekolwiek trudności tej podróży w nocy. Sie hatten brennende Herzen, den Wunsch des Herrn zu erfüllen. Oni mieli pałające serca, które pragnęły, aby to życzenie Pana wypełnić. Und kehrten sofort nach Jerusalem zurück. I natychmiast wrócili z powrotem do Jerozolimy. Und dann waren die elf schon da. I tych 11 uczniów już tam byli. Die 10 Jünger, die vorher so enttäuscht waren. A więc tych 10 uczniów, którzy poprzednio już byli tak zawiedzeni. Dieser Petrus, mit dem er dieses besondere Gespräch geben musste. Ten Piotr, z którym Pan musiał udać się na szczególnego rodzaju rozmowę. Und die, die mit ihnen waren, auch die Frauen waren dort, die vorher auch so enttäuscht waren. I wszyscy ci, którzy poprzednio już z uczniami byli, między innymi te niewiasty, które były tak zawiedzione. Und jetzt kamen als letztes die beiden. I teraz jako ostatni doszli do nich wszystkich tych dwóch uczniów z Emaus. Es kostete den Herrn die meiste Zeit, ihre Herzen zu erreichen. A przecież to Pan musiał poświęcić najwięcej czasu, aby ich serca osiągnąć, dotrzeć do ich serc. Aber auch wenn es lange gedauert hat, ale nawet jeżeli to długo trwało, der Herr kam zu seinem Ziel und sie waren alle dort versammelt. Pan doszedł i z nimi do swojego celu i oni wszyscy razem byli tam w tym miejscu zgromadzeni. Mit einem einzigen Satz hören Sie, dass er Simon erschienen war. Jednym jedynym tylko zdaniem, krótkim zdaniem dowiadujemy się, że Pan
ukazał się Szymonowi. Aber Paulus schreibt das, meine ich, auch in 1. Korinther 15. Myślę, że i Paweł o tym pisze w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział. Es ist für uns durch zweierlei Zeugen bezeugt. A więc to zdarzenie zostało nam już poświadczone przez dwóch różnych świadków. Ja, 1. Korinther 15, Vers 5. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 5 wiersz. Dass er Kephas erschienen ist. Czytamy tam takie słowa: i że ukazał się Kephasowi. Der hatte sein Ziel erreicht. Pan osiągnął swój cel. Sie waren alle dort zusammen. I wszyscy w tym jednym miejscu byli zgromadzeni. Und sie hatten nur noch ein Thema. I mieli tylko jeden temat przed sobą. Und das war zum einen, was sie erlebt hatten alle mit dem Herrn. A to po pierwsze było te przeżycia, które oni każdy z osobna przeżyli z Panem. Und das war zum anderen, dass sie über den Auferstandenen sprachen. I również to, że rozmawiali na temat tego, który już zmartwychwstał. Und am Ende von Vers 35 wird uns noch einmal gezeigt, was das Herz der Emmaus-Jünger öffnete. I pod koniec 35 wiersza jest nam pokazane, co w zasadzie otworzyło serca tych uczniów idących do Emaus. Es waren nicht in erster Linie die Worte, die sie gehört hatten. Nie w pierwszym rzędzie były to te słowa, które słyszeli. Sondern es war eine Handlung. Ale to była pewna czynność. Er war erkannt worden an dem Brechen des Brotes. Gdyż czytamy tutaj, że go poznali po łamaniu chleba. Er war erkannt worden an seinen durchbohrten Händen. On został rozpoznany przez widok tych jego przebitych dłoni. Er war erkannt worden, weil er so viel für sie am Kreuz getan hatte. On został rozpoznany przez to, co on tak bardzo wielką rzecz dla nich na krzyżu uczynił. Und Vers 36 ist ein schönes Ende. A wiersz 36 jest bardzo pięknym zakończeniem. Während sie alle zusammen waren und über diese Themen sprachen. Gdy oni wszyscy razem byli zgromadzeni i rozmawiali na te tematy, da trat der Herr selbst in ihre Mitte. Wtedy Pan sam stanął pośród nich und sagt zu ihnen, Friede euch. I powiedział do nich, pokój wam. Und wieder weist er hin auf seine Hände und auf seine Seite. I znowu pokazał im swoje dłonie i swój bok. Auf den gestorbenen Christus. I widzieli tego zmarłego Chrystusa, der gleichzeitig lebt. Który jednocześnie żył. Übrigens, einer fehlt hier noch. Poza tym jeszcze jednego brakuje. Er braucht noch eine ganz besondere, man muss sagen, Lektion. Tego, który potrzebował szczególnego rodzaju lekcji. Und das war Thomas. To był mianowicie Tomasz. Er war so ungläubig, dass er erst eine Woche später dabei war. On był tak daleko niedowiarkiem, że dopiero czytamy o nim, że tydzień później był razem. Und dann persönlich seine Wundmale fühlen durfte. I wtedy dopiero mógł osobiście przeświadczyć się o tych ranach jego Pana. Und der Herr sagte ihm, es ist besser zu glauben, als mit den eigenen Augen etwas zu sehen. I Pan musiał mu powiedzieć, że lepszą jest rzeczą uwierzyć, niż przekonywać się swoimi własnymi oczami. Aber dann waren sie endgültig zusammen und blieben, auch wenn man von der Auferstehung absieht, in dieser Stadt, bis der Heilige Geist kommen würde. I dopiero wtedy, tydzień później, wszyscy razem byli zgromadzeni i trwali w tym zgromadzaniu się, aż Duch Święty został zesłany. So hat jeder seine eigene Geschichte. Tak, spójrzcie na to tak. Każdy ma swoją własną historię. Jeder seine eigene Erfahrung mit dem Herrn. Każdy ma swoje własne doświadczenia z Panem. Aber der Herr erreicht mit jedem sein Ziel. Ale Pan dochodzi z każdym z nas do swojego celu. Und jeder wird am Ende dort sein, wo der Herr ist. I każdy z nas będzie w końcu tam, gdzie jest jego Pan. Das ist schon ein außergewöhnliches Kapitel. Z całą pewnością jest to szczególnego rodzaju rozdział.